Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym dotyczącym organizacji pomocy dla powodzian z południowo-zachodniej Polski. Na dzisiejszym spotkaniu są z nami obecni starosta inowrocławski pani Wiesława Pawłowska, burmistrz Pakości pan Michał Siembab, burmistrz Kruszwicy pan Mikołaj Bogdanowicz, wójt gminy Złotniki Kujawskie Waldemar Kubiak, zastępca wójta gminy Rojewo pan Piotr Czajkowski oraz pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok. Nazywam się Daria Knasiak i jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Arkadiusza Fajoka. Dzień dobry państwu. Tak jak pani rzecznik powiedziała, jesteśmy tutaj wspólnie. Jesteśmy wspólnie po to, aby nieść pomoc przede wszystkim naszym rodakom na południu Polski, dotkniętym kataklizmem w niewiarygodnych rozmiarach. Jesteśmy w kontakcie z tą społecznością. Bardzo dużo pomocy, której oczekują. Doszliśmy do wniosku, że zbieramy wspólnie siły. Bardzo dziękuję tutaj za przybycie przede wszystkim szanownym gościom. Doszliśmy do wniosku, że wspólnie zdecydowanie zrobimy więcej. Zaraz oczywiście przekażę głos kolejnym samorządowcom, ale ze strony Urzędu Miasta wyszła jakby tutaj ta pierwsza inicjatywa, oczywiście przy współpracy ze starostwem powiatowym, z panią starostą, aby tak jak powiedziałem, łączyć siły i przede wszystkim wskazać miejsca, które będą miejscami zbiórki, bo wiemy, że takie zbiórki również podejmowane są przez osoby prywatne. Bardzo często mamy informacje, że nie wiedzą dokładnie mieszkańcy Inowrocławia, gdzie mogą dary zostawiać. My te miejsca za chwilę wskażemy. Ze strony Urzędu Miasta podjęliśmy również decyzję, szanowni państwo, i to jest też przekaz przede wszystkim do mieszkańców Inowrocławia, że w każdej szkole podstawowej w Inowrocławiu taki punkt jest uruchomiony. Możecie państwo dostarczać do szkół podstawowych wszelkiego rodzaju dary. Jaka lista tych darów, ona już w tej chwili się pojawiła, w zasadzie już jest od niedzieli na naszych profilach czy stronach internetowych. Przede wszystkim apelujemy o te artykuły pierwszej potrzeby, czyli przede wszystkim woda, która jest niezbędna w tej chwili. Mamy takie informacje, że zdecydowanie brakuje tej wody. No i wszystkie inne produkty, które są przede wszystkim żywność i chemia, która jest niezbędna do usuwania skutków, chociażby już w tych miejscach, gdzie ta woda opadła. Oczywiście cały czas jakby monitorujemy sytuację przy współpracy ze służbami, jak wygląda sytuacja w tych rejonach. Nasza akcja będzie trwała do odwołania, prawda? Tutaj nie mamy żadnego ograniczonego czasu. Spotykamy się z bardzo dużym oddźwiękiem, jeśli chodzi o mieszkańców. Jesteśmy już po pierwszych takich zbiórkach. Za chwilę będziemy musieli organizować już pierwsze transporty, które muszą jak najszybciej dotrzeć w te rejony. Ale może o tym schemacie właśnie jakby współdziałania, tej współpracy wszystkich naszych tutaj samorządów okolicznych też więcej powie pani starosta Wiesława Pawłowska. Zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu powiatu inowrocławskiego chciałabym państwu przekazać, że przystąpiliśmy do zadań związanych z warunkami dostarczania i pomocy dla powodzian do wszystkich gmin, do miasta Inowrocławia i miast powiatu inowrocławskiego, i wszyscy odpowiedzieli na ten apel. Więc pomimo tego, że nie ma tu z nami pani burmistrz Gniewkowa i nie mamy tutaj w tej chwili też gminy Inowrocław, to chciałabym państwa poinformować, że oni również przystąpili do tego wspólnego działania, tworząc taki swoisty system zarządzania. W związku z tym zarządzamy w taki sposób, że na ulicy Poznańskiej w zarządzaniu kryzysowym powiatu inowrocławskiego gromadzimy wszystkie zasoby, zarówno od osób fizycznych, mieszkańców zakładów pracy, czyli każdy, kto chciałby dostarczyć w jakikolwiek sposób do właśnie powodzian, a nie ma takiej możliwości, może dostarczyć zarówno wodę butelkową zamkniętą hermetycznie, bo tu o to przede wszystkim chodzi, żywność z długim terminem trwałości.
a także środki czystości, pledy, karimaty, kołdry, poduszki, wszystko oczywiście nowe. Nie zbieramy odzieży, proszę Państwa, to nie ten moment i nie ma takiego zapotrzebowania, a nie chcemy doprowadzić do jakichś zbiórek na zasadach jakiegoś outletu czy lumpeksu, bo to nie o to przede wszystkim chodzi. Będziemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję panu prezydentowi, panom burmistrzom i wójtom za to, że jesteśmy razem, bo to właśnie o to chodzi. Gdy rozdrabniamy się w swych działaniach, tworzymy zbędne koszty i tak jest utrudniony dostęp do tych powodzian i nie do wszystkich miejsc ta pomoc dociera w pierwszej kolejności. Już gminy podjęły swoje starania, już zbierają, już nawet transporty poszły, ale w każdej chwili mogą dostarczyć kolejne. Jest Poznańska czynna od godziny 8 do 20 codziennie i tam przyjmujemy wszystkie te dary, które społeczeństwo dostarczy. Również z poparcia i ze wskazania panów i pań samorządowców, włodarzy swoich miast i gmin. Za tą współpracę dziękuję i chcę powiedzieć, że Polacy potrafią się solidaryzować. My tutaj też, tu jesteśmy bezpieczni, ale mimo wszystko bardzo, bardzo odczuwamy, współczujemy i odczuwamy ten ból mieszkańców południa. Jest nam ciężko i deklarujemy ograniczenie jakby imprez tych radosnych, na ile tylko będziemy mogli, chyba że będą tylko wspierane zbiórki na przykład na naszego Ignasia czy ewentualnie na Powodzian. Jeszcze raz zachęcam wszystkich obywateli, mieszkańców naszego powiatu do współuczestniczenia w pomocy. Nigdy nie wiemy, kiedy nasza kolej. Także dziękuję. Szanowna Pani Starosto, Panie Prezydencie, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Państwo, no rzeczywiście to, co spotkało naszych rodaków na południu naszego kraju, to wielka tragedia. Ja z racji doświadczenia widziałem też trudne sytuacje, jakie przechodziły przez województwo kujawsko-pomorskie, jak w roku 2017, ale myślę, że to, co w tej chwili dzieje się tam, jest też ogromnym wyzwaniem, przede wszystkim dla ludzi i tutaj wyrazy współczucia za to, co się wydarzyło, ale no, którzy się będą mierzyć jeszcze przez wiele, wiele dni, walczą obecnie o swój dobytek, ale jeszcze przez wiele tygodni, miesięcy i pewnie lat. Dlatego też i dziękuję wszystkim samorządowcom z powiatu inowrocławskiego, pani staroście, panu prezydentowi, burmistrzom i wójtom za taką jedność w tym trudnym momencie, bo to rzeczywiście Polacy w takim czasie potrafią się zjednoczyć i pomagać. Naszym zadaniem jest taką pomoc skoordynować. Terenie gminy Kruszwica włączyło się w akcję kilka sołectw, też główny punkt zbiórki tych wszystkich potrzebnych darów, ale apelujemy przede wszystkim w tej chwili o wodę. Woda jest tym bardzo potrzebnym produktem, który też i łatwo transportować, dostarczyć łatwo, ale też jest oczekiwanym przez mieszkańców tych terenów. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z samorządem Kłodzka. My zdecydujemy się również na wsparcie finansowe. Po rozmowie z przewodniczącym Rady na sesji w przyszłym tygodniu chcemy przekazać pierwsze 20 tysięcy złotych, ale również te dary, które będziemy zbierać razem przy ulicy Niepodległości, przy OSP Kruszwica, będziemy przekazywać do powiatu i przekazywać w miejsca, gdzie one są najbardziej potrzebne. I tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie korzystać z tych naszych punktów, ponieważ ta pomoc trafi tam, gdzie po prostu najbardziej jest to potrzebne. Wspomnę jeszcze o niedzieli, bo w niedzielę mamy zakończenie lata. Miało to być oczywiście wydarzenie radosne. Postanawiamy, aby zostało to wydarzenie utrzymane. Tam jest kwestia otwarcia ścieżki rowerowej, biegu i oczywiście koncertu. To będzie, Szanowni Państwo, te zespoły występują nieodpłatnie. Są to artyści z terenu gminy Kruszwica i traktujemy to wydarzenie jako wydarzenie o charakterze charytatywnym, więc będziemy też ogłaszać formę zbiórek, które będą się tam odbywały. Jeszcze raz bardzo dziękuję i proszę Państwa o taką otwartość serca dla tych wszystkich potrzebujących. To jest ten moment.
Szanowni Państwo, Pani Starosto, Panie Prezydencie, koledzy, koleżanki, samorządowcy, Szanowni Państwo, gmina Pakoś również włączyła się w to dzieło pomocy dla naszych rodaków z południowo-zachodniej Polski. Jest to ogromna tragedia. Mieszkańcy Pakości zawsze bardzo ofiarnie i szybko reagowali na różnego rodzaju kataklizmy i również w kwestii konfliktu na Ukrainie bardzo szybko pośpieszyli z pomocą. Minęliśmy się właściwie wczoraj rano już z takimi decyzjami, uruchomiliśmy już ten punkt w Pakości od godziny 8 wczoraj, codziennie do piątku, włącznie do godzin od 8 do 21 można składać dary na terenie Okitów Pakości. Liczę na Państwa pomoc. Bądźmy wspólnie, bądźmy razem w tej trudnej sytuacji. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Starosto, Panie Prezydencie, Panowie Koledzy, Wójtowie, Burmistrzowie. Jestem reprezentantem gminy Złotniki Kujawskie. Na razie skupiamy się na pomocy, na pierwszych potrzebach, ale jako gmina rolnicza chciałbym tutaj zadeklarować, że przy najbliższej okazji, jeżeli taka się pojawi, jak już zabezpieczymy mieszkańców te produkty pierwszej potrzeby, chcielibyśmy też skupić się na zbiórkach, które trafiłyby do gospodarstw, bo tam też są rolnicy, którzy mają pewne potrzeby teraz i też to nieszczęście, które ich spotkało, na pewno trzeba ich tutaj wesprzeć, trzeba wesprzeć też ich zwierzęta, także na pewno zorganizujemy za chwilę taką też zbiórkę, także możecie Państwo na nas liczyć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Panie Starosto, Panie Prezydencie, koledzy samorządowcy. Gmina Rojewo również przystąpiła do akcji wspólnie z powiatem inowrocławskim. Wspieramy, pomagamy, wyznaczyliśmy punkt w budynku mienia komunalnego po byłej szkole podstawowej w Ściborzu. Dodatkowo od wczoraj do akcji przyłączyła się szkoła podstawowa w Rojewie, zaangażowane dzieci, rodzice, więc myślę, że w najbliższych dniach pierwszy transport z naszej gminy wyjedzie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze w uzupełnieniu takim największym punktem, jeśli chodzi o teren miasta Inowrocławia, poza oczywiście ulicą Poznańską, jest hala widowiskowo-sportowa tutaj nieopodal i tam przyjmujemy w pierwszej kolejności jakby dary, które później będziemy jakby relokować na ulicę Poznańską. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której faktycznie nie wspomniałem. Na terenie Inowrocławia również w niedalekim czasie teraz będą odbywały się też różnego rodzaju imprezy i to samo, co powiedzieli moi przedmówcy, ograniczamy generalnie imprezy o wydarzenia, które są wydarzeniami tylko stricte rekreacyjnymi. Zostajemy tylko przy wydarzeniach charytatywnych. Wspieramy, jak sami Państwo wiecie, Ignasia, ale też jeśli będziemy mogli, uruchamiamy również zbiórki dla powodzian. Także miasto również na ten moment ogranicza swoją działalność kulturalno-sportową, choćby ze względu na stan, jaki w tej chwili mamy na południu Polski. I jeszcze jedna ważna rzecz, oczywiście też będziemy wspólnie podejmować decyzje przy współpracy jakby bezpośrednio już tam działających służb, gdzie te dary faktycznie będziemy przekazywać. Mimo wszystko dla miasta Inowrocławia na pewno bardzo ważnym miasteczkiem, które tak naprawdę w tej chwili kompletnie jest odcięte od świata, to jest Lądek Zdrój, chociażby ze względu na to, że jest to też miasto uzdrowiskowe, więc w tym kierunku na pewno też będziemy chcieli wszelką pomoc przekazać. Dziękuję bardzo.